Boki trójkąta mają długość 20 i 12, a kąt między tymi bokami ma miarę 120 stopni. Pole tego trójkąta jest równe. Kolejne zadanie, które według mnie jest bardzo ważnym zadaniem i uważam, że coś z tego zadania może się pojawić na maturze. Na pewno ten wzór, który wykorzystamy, jest to przydatna rzecz, także warto to opanować. Zobaczcie, powiedziane jest, że mamy boki trójkąta o długości 20 i 12 i kąt między nimi 120 stopni. Czyli sytuacja wygląda mniej więcej tak. Tutaj będzie 20, tu będzie 12, umówmy się, że tu jest 12, tu jest 20. Tak na oko i niech tutaj będzie 120 stopni. Zgoda? Ok, 20, 12 i 120 stopni między nimi. Jak policzyć pole? Pole powstałego trójkąta. Powiedzmy, to tutaj pole wewnątrz, liczymy z następującego wzoru. W tablicy możemy znaleźć następujący wzór. 1, 2, a razy b razy sinus kąta między bokami trójkąta, czyli jak mamy dowolny trójkąt, mamy dwa boki i kąt między nimi, czyli bok A, bok B i kąt między nimi, to możemy właśnie policzyć z tego wzoru kluczo. I to się tyczy zarówno dla trójkąta ostrokątnego, jak i rozwartokątnego, czyli dla dowolnego trójkąta możemy tak zrobić. Czyli w naszym przypadku pole trójkąta to będzie 1, 2 razy A, czyli razy 20, razy B, czyli razy 12, to jest nasze A, to jest nasze B, a tutaj mamy 120 stopni, czyli razy sinus 120 stopni, proszę Państwa. No to co to jest sinus 120 stopni? Jak znaleźć sinus 120 stopni? Możemy skorzystać z następującego wzoru redukcyjnego, który też jest w tablicy. Wiemy, że sinus, tak żebym dobrze pamiętał, sinus 180 minus alfa przechodzi nam po prostu w sinus alfa. Jak to zastosować u nas? Czyli sinus 180 stopni. Odjąć, zobaczcie, 60 stopni, że się zgadzało, no to wtedy będziemy mieli faktycznie 120 stopni. Przejdzie nam w sinus, oczywiście, 60 stopni. A czym był sinus 60 stopni? Możemy to sprawdzić w tablicy. To był pierwiastek z 3 przez 2. Zatem podstawiamy sobie w to miejsce pierwiastek z 3 przez 2. I szanowni Państwo, co mamy? 1 druga razy 20 to jest 10. 10 razy 12, no to będziemy mieli, za chwilę wymnożymy, i razy pierwiastek z 3 przez 2. Pozwólcie, że tutaj wykonam część obliczeń w głowie, w trybie przyspieszonym. 12 podzielmy sobie na przykład z 2, czyli zostaje nam 6. 10 razy 6 to jest 60, razy pierwiastek z 3, czyli mamy 60 pierwiastków z 3. Język można sobie połamać. 60 pierwiastków z 3, czyli odpowiedź C.